Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku z serii Projekt Gixer, czyli Puchar Polski Sport 1000. Ponownie jesteśmy u Przemka Badowskiego w jego serwisie Speedbike, gdzie dzisiaj będzie bardzo ciekawy moment, bardzo wyczekiwany moment, albowiem dzisiaj Przemek będzie tutaj komisyjnie przy Was widzach składał silnik po wszystkich takich modyfikacjach, które dokonały się w tym czasie od ostatniego odcinka, jak się widzieliśmy. Przemek, co dzisiaj będziemy w sumie montować? Ja wiem, a widzowie jeszcze nie wiedzą. Powiedz kilka słów. Udało się zakończyć temat głowicy. Głowica jest gotowa do założenia. Zrobiliśmy już na niej luzy zaworowe pod nowe wałki, więc jest uszczerbka nowa, więc tylko to składać, skręcać. No już niewiele, już jest z górki. Teraz już jest z górki, a potem silnik do ramy. Okej, powiem Wam tylko tyle, że dzisiaj dosłownie kilka minut temu widziałem, jak wygląda porting głowicy wykonany przez Przemka. Jestem tym portingiem zachwycony. Za chwilę sami zobaczycie, jak wyglądają rozwiercone, zmodyfikowane kanały ssące i wydechowe, jak wygląda to całe światło po prostu gdzieś tam tego kanału padającego w zawory. Mam nadzieję rzeczywiście, że efekt tego będzie konkretny, a Wy za chwilę zobaczycie sami, jak to wygląda po prostu na materiale. To co? Zaczynamy składanie. Działamy. Ok. Tu jeszcze zanim Wam pokażę te kanały, jak wyglądają po obróbce, po tym portingu głowicy, to najpierw Wam pokażę to, ile materiału zostało zdjęte w trakcie tej obróbki. Zobaczcie, tutaj mamy pudełko po jakiejś paście do rąk, ale tak naprawdę w zasadzie 1/3 tego pudełka stanowią opiłki z mojej głowicy. Nie wiem, tak na oko. O ile dobrze mierzę, tak za 280-300 gramów na pewno tych opiłków jest. Oczywiście redukcja masy zawsze, gram do grama, a potem się nagle okazuje, że gdzieś 5,5 kilo udało się zdjąć. Nie, no ale tak już na poważnie, to jest naprawdę duża obróbka. Ja widziałem tę głowicę przed obróbką, to przyznam Wam tak, jeżeli chodzi o kształt tych kanałów i ich obrobienie fabryczne, to byłem całkiem rzeczywiście pod wrażeniem, jak to obrobiono. Natomiast światło jakby tych kanałów, to jakie były średnice, jak tam gdzieś tam można było zajrzeć gdzieś tam w dół tego zaworu, to już była zupełnie inna sprawa. Naprawdę mamy teraz bardzo mocno rozwiercone te kanały, no i właśnie stąd tyle tego materiału zostało zdjęte. Także naprawdę konkretna, spora, solidna, bardzo solidna robota. Zaglądamy sobie teraz w światło tutaj zaworów ssących. Muszę Wam przyznać jedną rzecz, że tak jak zresztą mnie Przemek uprzedzał, wiecie, na filmie i na zdjęciach to naprawdę wygląda słabo, bo patrzycie teraz tak, jakby tu były jakieś nierówności, grudy niewyrobione. Tu chodzi o to, że tu po prostu padają cienie i to tak tylko wygląda, że to jest jakieś niby nierówne. Natomiast musicie mi zaufać, znaczy nie musicie, ale możecie, że to pod palcem naprawdę jest wszystko idealne. Idealnie gładka powierzchnia. Idealnie gładka powierzchnia. Także na mnie robi to ogromne wrażenie. I teraz w zasadzie, zwróćmy uwagę tutaj na przykład. Tu w zasadzie widać cały zawór patrząc z góry. To się normalnie chyba w seryjnej głowicy nie zdarza. Bo to technologicznie było. No może nie wiem, w tej najnowszej, które mają tam po 210 koni seryjnie. To może już i tak jest, ale kiedyś tak jeszcze nie było. Więc w tym momencie droga, jaką będzie ta mieszanka paliwowo-powietrzna przechodzić, z pewnością spowoduje, że będzie tam wpadać po prostu łatwiej i prawdopodobnie szybciej. To są ssące zawory, a teraz zobaczcie. Tu musiałem na chwilę przerwać nagranie, bo od samej grawitacji przy przekręcaniu głowicy jedna płytka nam, szklanka nam jedna wypadła. Więc szybko musieliśmy to tutaj wziąć i z powrotem ją wrócić na miejsce. No to teraz widzicie sobie, jak wyglądają tutaj porty wydechowe. O, tutaj tak. I kolejna znowu to samo, co przy zaworach ssących. No to wygląda właśnie, tak jak właśnie Przemek mówił. To wygląda dziwnie. Trzeba to po prostu raczej wymacać pod palcem. Wtedy można cokolwiek o ten temat powiedzieć. Wydech nie musi być tak dopieszczony. Okej, ale Przemek mówi, że w sumie wydech nie musi być aż tak dopieszczony. Także tyle. No ssące są oczywiście ważniejsze. Zatem, okej. Zobaczyliście, jak wygląda ta głowica.
No a teraz Przemek przystępuje do za chwilę do montażu. Tutaj mamy jeszcze lekko doprężającą, cieńszą uszczelkę pod głowicą, która też tam troszeczkę tego stopnia sprężenia nam lekko podniesie, ale nie dużo, bo jak to Przemek mówi, nie wolno przeprężyć silnika. Z tego co wiem i pamiętam, to mam mocno przeprężony silnik w R1 mojej, tak Przemek? Aż nie pamiętam. No chyba tam coś 16 barów miałem na... A, no tak, to za dużo. Tak. Tego sprężania nie jest potrzebne. Także do wysokiej mocy. Lekko doprężony, ale bez przesady. No i... Chodzi o odległość tłoka do głowicy, że nie o wartość samego stopnia sprężania w tym przypadku, tylko tłok do głowicy ma już poniżej milimetra sporo i będziemy o 1000 obrotów podnosić maksymalne odcięcie, więc nie chciałbym ryzykować, że ten tłok zacznie dotykać tej głowicy. Także stawiamy też na żywotność, nie na jakiś super wynik na miesiąc czasu, tylko to ma jeszcze jeździć cały sezon bezproblemowo. No dobra. Więc dlatego nie planowałem tej głowicy. Zostanie po prostu tylko na cienkiej uszczelce. Okej, okay. No to co? Wkładamy. W momencie, zanim założyliśmy tę głowicę, to zapytałem się Przemka, a dlaczego z tej głowicy nie wystają szpilki? I Przemek powiedział, że to jest jakiś inny system mocowania głowicy. Chyba już zapomniałeś, że to było na śrubach, a nie na szpilkach. To R1 ma szpilki. Znaczy przyznam wam, że myślałem, że każda głowica jest na szpilkach. No, także śrub jest wygodniejszy tak naprawdę. Szpilka niby lepiej trzyma, ale śruba jest wygodniejsza do montażu. Nowa cenna porcja wiedzy. Istnieją również śruby zamiast szpilek. Dużo to może nie zmieni w moim życiu, ale już na nie wiem, jak silnik w moim Gixie jest złożony. Wiesz co, te śruby są bardzo wygodne, bo w Gixie można zgiąć głowicę, nie wyjmując silnika z ramy. R1 zapomni o czymś takim, no bo ta szpilka przeszkadza. Także pod tym względem jest to bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. A mówię, do standardowego silnika nie ma znaczenia. Działa tak samo szpilka i śruba. To do tuningowania silników się wymienia śruby na szpilki. Tak jak w moim GXR-ze turbo są już szpilki zamiast śrub. Okej, okay, ale to ma związek z tym, że to może, nie wiem, nie wytrzymać na przykład stopnia sprężania? Nie wiem, że to akumulacja. Tak, ciśnienia jest po prostu, po pierwsze są z twardszego stopu, mniej się wyciągają przy dokręcaniu i głębiej siedzą w bloku silnika szpilki. Ona głębiej się wkręca większą ilością zwojów. Mówię, ma dużo ciaśniejsze, jest jak gdyby dużo stabilniejsza w połączeniu przy temperaturze i jakichś dużych obciążeniach. Czyli wniosek z tego taki, jeżeli zakładacie turbo do swojego Gixa, to prawdopodobnie będziecie musieli przejść na szpilki. Zgadza się? No, od jakiegoś poziomu mocy, tak. Mniej więcej od 350 plus, 350 plus musicie założyć szpilki. Który silnik ogólnie z Gixa, z której generacji, uznajesz za taki najlepszy, no ogólnie? Zresztą trzeba by z kilku zrobić silników jeden. Na przykład najpancerniejszy blok ma podobno K1, K2, K3, K4 właściwie też, bo jest jeszcze ten nierozwiercony blok. Znowu K7 ma większą pojemność, K5, K6, K7 ma trochę większą pojemność, więc to też tam kilka koni dodaje. Głowice w K3, K4 nie urywają się zawory, te głowice są pancerne. Nie? K7 ma niby większy zawór tytanowy, ale znowu potrafi się urwać i zwiększa ryzyko jakiejś tam awarii. Tak. Ma to, każdy silnik ma swoje plusy i minusy. Można powiedzieć, że każdy. Dobra, jak miałbyś zbudować silnik do endurance'u na 24 godziny po. No właśnie z taką sytuacją. Na K3, bo ona przejeździ. Przejedzie to i się ani zawór się nie urwie, ani korba bokiem nie wyskoczy. Przejedzie. K7 prawdopodobnie też, ale jednak jest ryzyko, że ten zawór się mógłby tam urwać. Tego bym się chyba najbardziej bał, urwania zaworu. Jeśli miałby być to zupełnie stokowy silnik, bo miałbym budżet duży, to bym po prostu wymienił te zawory na lepsze i tyle. Jakieś aftermarkety. Bo przyznam ci, że na przykład mnie kwestia wyścigów długodystansowych, no, znaczy mega jara.
Znaczy serio, mnie ta idea w ogóle bardzo kręci. Interesuje mnie to. W sensie dla mnie to jest mega takie. No jest to wielopłaszczyznowe. Bardzo ciekawa jest to forma rzeczywiście. No dobrze, że powiedziałeś, wielopłaszczyznowe. Wymaga, wiesz, nie tylko kurde sprzętu, ale też i przygotowania fizycznego chociażby. Tak. Nie, to pod tym względem to oceniasz twojej kondycji chociażby, nie? Że wiesz, jak przygotować taki silnik motocykl, który miałby, wiesz, 24 przejechać. Jak go zmapować, wiesz, jak to w ogóle wszystko tam ma działać? Wiesz, to zależy na jaki wynik się nastawiasz. Jak chcesz wygrywać, być w ścisłej czołówce, no to trzeba rzeczywiście się mocno do tego przygotować. Ale jeśli chcesz go przejechać, to wtedy nie ma co rzeczywiście brać najnowszego jakiegoś motocykla z dużym ryzykiem rozwałki. Myślę, żebyś taką K7 dojechał i wyścig by ci zaliczyli. No. A tam jest chyba, nie pamiętam, trzeba 80% zrobić okrążeń najlepszego teamu. To nie jest tak, że wiesz, że ty bierzesz jakiś taki byle jaki motocykl i sobie jedziesz, wszyscy zapieprzają 2 minuty kółka, a ty robisz 2,20, nie? Okej. Okay. Dojeżdżasz sobie, mówisz, a przyjechałem Le Mans, jestem zajebisty, ukończony. No nie, jak nie będziesz miał tam chyba 80%, a nawet tego nie wiem, wyniku najlepszego teamu, to ci nie zaliczają, nie? Bo tak to by każdy sobie, wiesz, za dużo osób miałoby to ukończone. Wygląda na to, że składanie silnika dobiegło końca, przynajmniej ja dzisiaj. Tutaj Przemek nie zakłada dekla końcowego, bo nie ma to dzisiaj sensu. Najważniejsza rzecz to taka, że mamy to złożone i to, co teraz się jeszcze dokonało, to pomiar odległości tłoka od zaworu, tak? Tak, tak, bo krzywki są, tak jak już wcześniej wspominałem, wyższe. Głowica jest obniżona na uszczelce. Wolałem się upewnić, że nie ma gdzieś jakichś takich krytycznych miejsc. Jeszcze będziemy o trzy czynniki, tak? Czyli wyższa krzywka, opuszczamy głowicę, podnosimy o 1000 obrotów obroty. Czyli trzy kolizyjne czynniki. Wolałem się upewnić, że tutaj nic mnie nie zaskoczy na hamowni. I wygląda na to, że te odległości w jakichś krytycznych punktach są, te minimalne odległości są zachowane. Więc teraz już go zadeklować w silnik. I myślę, że w ciągu tygodnia będzie już na hamowni. No to będzie fajny moment. Tak, także, sam się nie mogę doczekać. Znaczy tak, no jestem ogromnie ciekaw tego, co tam te wszystkie, no bo mamy. Podsumujmy może, jakie mamy elementy wpływające na podwyższenie mocy? Mamy twój porting, tak? No to tak, poprawienie kanału. Kanały, czyli porting, mamy wałki. Mamy wałki. Mamy cieńszą uszczelkę, no w jakiś tam sposób ten. Dokładnie. I no i teraz twoja robota na hamowni, tak, czyli to, mapping. To były trzy mechaniczne elementy, a później jeszcze coś tam można wykombinować. Zmieniając parametry w sterowniku, kąt wyprzedzenia zapłonu, na pewno będzie potrzebował trochę więcej paliwa, ale no, przy silniku ta podstawa jest zrobiona. No dobra, myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Dobrnęliśmy do końca i co? Teraz czekamy na wyniki, jak już będzie. Tak, następny odcinek już z wynikami ode mnie. Dobra, do zobaczenia w następnym. Cześć.